Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrałem w Persona 3 FES. Czas, aby się zebrać. Wreszcie. Choćby do tego, żeby coś nagrać. Ale też do wyjazdu. Tą piękną, gigantyczną łajbą, do której nie mam pojęcia, czemu mam dostęp. Jezu, świetne! O tak! Yakushima! Ha? Wszyscy podekscytowani? Ha? Piękna reakcja. Wszyscy tak trochę... Yakushima i... Całkiem bogato. Wow. Boże, zupełnie jakbyśmy trafili na plan jakiegoś serialu o bogaczach. Boże święty, to już jest taka przerwa. Witaj z powrotem, panienko. Wy zapewne musicie być jej przyjaciółmi ze szkoły, prawda? Witajcie w domu wypoczynkowym Kirijo. Proszę, podążajcie za mną. Czy na pewno jesteśmy w odpowiednim miejscu? Prawdziwe pokojówki, stary. Wiedziałam, że jest z ważnej rodziny, ale... To trochę utwierdza mnie w tym przekonaniu. Najlepsze jest to, że dla bogatych ludzi to jest norma. I nawet się tym jakoś specjalnie nie przejmują. Dobrze cię widzieć. Nie wyglądało to, jakby on również cieszył się z naszej wizyty. Czy to był jej tata? Boże, straszny człowiek. Nie będziemy szli na ostrze czy coś, prawda? Spokojnie, stary. Znaczy, nie spędziłem zbyt wiele czasu, ale zgoście się. A, świetnie! Pewnie się nieźle bawił. Ej, może pójdziemy na plażę. To tuż za ogiem. Boże, jak tu jest świetnie! Dalej, chodźmy, chodźmy! Chwilę, że już? Nie no, wiesz, nie ja nic przeciwko, ale... Daj się przegrać. Okej, to do zobaczenia. Ja nie marnuję ani chwili. To teraz tylko godzinka, aż się przebiorą. Dwie godzinki, aż mój pas twierdzi, że się ogarnie. Okej, mam sandałki i moje stop mogę odechnąć. Jecha! Wreszcie lato! Jezu, nie ma tu nic, czym bym mógł pożyczyć jako znacznika. Mam nadzieję, że uda mi się porządnie popływać. Czy ty przyjechałeś tu trenować jakiego? Chyba żartujesz. Przyjechaliśmy na taką piękną plażę, a ty chcesz wciąż trenować? Co czym złego? Masz lepszy pomysł? Oczywiście, że mam. Jest lato, jesteśmy na plaży. Mam świetną rozrywkę. Co jest? Powitajmy uczestniczkę tego turnieju numer 1, Yukari Takebe. Wygląda na to, że ma naprawdę odważny design. Całkiem... zaskakujące. Trzeba być dość pewnym siebie, żeby mocno włożyć na siebie taki strój. Junpei, a czy ty chcesz wypadać z teleturnieju? Czy wzięliśmy ten parasol? I oto nasza uczestniczka numer 2, Fuka Yamagishi! Fuka, nie wiedziałem, że jesteś taka... Znaczy, naprawdę świetnie wyglądasz w tym stroju kąpielowym. Spokojnie, Fuka, nie masz się czego wstydzić. Twój wzrok mówi zupełnie co innego.
Przestań się tak śmiać, zboczeńcu. My nic do tego nie mamy, spokojnie. I czas na naszą ostatnią uczestniczkę. Coś nie tak? Misuru-senpai, jesteś taka piękna. Bleh. To nie jest ta, tak, zazwyczaj się słyszę w takich sytuacjach, ale... Nie, no poważnie. Masz taką piękną skórę. Nakładałaś już... olej przeciwsłoneczny? Nie, jeszcze nie. Czas to szybko zmienić. Ale mnie tego nie mieszajcie. Więc... Kto jest w twoim typie? Jestem... Okej, okay, nie powiem tego, bo jeszcze potem będą mi to wytykać. No, tak jak myślałem. Ech. Nigdy nie byłem fanem starszych kobiet. A fuka jakaś taka... Ale... Jakby to dobrze ująć? To jest bardziej ktoś, kim chce się opiekować, niż patrzeć na niego pod tym kątem. Jezu, jak to świetnie! Jestem po prostu w niebie! To co, idziemy próbować? Nigdy nie byłem tak entuzjastyczny odnośnie pływania, ale... Coś jest nie tak, tylko... Czemu ktoś mnie obserwuje? Jezu, jak zimno! Stalkerzy. Wszędzie stalkerzy, mówię wam. Tak się nie da pracować. Cała ładna para, tylko dla nas. A ja chcę sobie iść. Yep, już sobie idę. Naprawdę mogłem sobie tak po prostu pójść? Fuck, to było niespodziewane. Dawno się nie widzieliśmy. Cieszy mnie, że jesteś wciąż w dobrym zdrowiu. Nasi obecni goście to mieszkańcy akademika, jak miałem. Wybacz mi, że sprowadziłem taki tłum. Tak, cygaro, rezydencji. Słyszałem, że powiedziałaś im o wypadku. Czemu ukrywasz to tak długo? To nie jest tak, że to ukrywałam. Mówiłem ci to już wielokrotnie. Nie jest to twoja wina. Ale... Dwójka w harmonii przewyższa jedność doskonałą. Ta zasada kierowała nami, odkąd rodzina Kirijo odłączyła się od grupy Nanjo. Musisz zacząć ufać innym, Mitsuru. Są rzeczy, których nigdy nie uda się osiągnąć samej. Niezależnie od tego, ile rzecz poświęcisz. Tak, ojcze. I'm your father. Dostałaś się do naszej bazy danych, czyż nie? Ech. Tłumacz mi, dziecko. Dlaczego nie zeptałaś się w prozę, używając za tutaj wycieczki jako wymówki? Przepraszam. Sprowadź ich tutaj. Całą grupę. Ha. Nie chciałem przed nimi ukrywać absolutnie niczego. Przygotowałem się do przedstawienia im całej prawdy.
Jest w tej grupie dziewczyna imieniem Takeba, prawda? Że w niej obudziła się moc, to musi być przeznaczenie. Ojcze? Ojcze? Cóż ty planujesz? Jeżeli dobrze rozumiem Mitsuru, chcecie, ja wam jeszcze tą sytuację pada? Cóż, jest to prawda. Trzeba winić nas, dorosłych. Gdybym mógł odkupić to moim życiem, z chęcią bym to zrobił. Teraz jednakże muszę polegać na was. Mój ojciec chciał stworzyć z pomocą tych potworów maszynę manipulującą czasem. To brzmi poważnie. Właśnie to chciał zrobić? To już kontrola czasu to nigdy nie jest rzecz, której ludzie nie chcieli. Wyobraźcie sobie, że możecie kontrolować przepływ czasu. Eliminować niepożądane zdarzenia, zanim się jeszcze wydarzą. A dużo jest na ten temat teorii, wiecie, paradoksy czasowe i w ogóle. Sposób powiedzieć, że to jest absolutnie niewykonalne. Wiadomo, że mówimy tutaj o fikcjonalnym świecie, w którym istnieją rzeczy, które normalnie się nie zdarzają i w ogóle, ale bardzo dużo produkcji ma problem z ustabilizowaniem potem tego. Bardzo dobrze to zostało zrobione w Chronotygerze i Fronokrosie, gdzie praktycznie nie ma jako tako zbyt wielkich paradoksów. Może jakieś pojedyncze, ale musiałbym tak naprawdę posiedzieć, pomyśleć, a z głowy nie jestem w stanie zbytnio nic zmienić. Z takim urządzeniem moglibyście dopasować przyszłość do własnych potrzeb. Tak jeszcze wracając. Najpopularniejszym paradoksem jest to, że wiecie, stało się coś złego, prawda? Więc cofamy się w czasie. Robimy to tak, żeby to coś złego się nie stało, prawda? Ale jeżeli to się nie stało, no to nie mieliśmy powodu, żeby cofnąć się w czasie, prawda? Więc nie cofamy się w czasie. Więc to coś złego się dzieje. I się nakręcamy. Istnieje jeszcze alternatywna teoria pod tytułem, że cofając się w czasie przenosimy się do alternatywnej rzeczywistości i w tej alternatywnej rzeczywistości już żyjemy. Ale no cóż, no jest to jakaś poprawna i nie niesie ze sobą tego paradoksu dziadka, jak to się ładnie określa, ale z drugiej strony wyobrażacie sobie, że z każdą taką podjętą decyzją wiąże się kolejny uniwersum? Co by było? Z punktu widzenia takiego, jakby to ująć, z punktu widzenia ilości danych, to było zdecydowanie zbyt duże. Nie mówię, że niemożliwe, ale dosyć trudne. Jezu, to szalone. Jednakże pod rozkazaniem mojego ojca badania zbiegły na zupełnie inny kierunek. Na stare lata mój ojciec zaczął przejawiać się objawy nihilizmu. Teraz jak o tym myślę, jego szaleństwo mogło być spowodowane tym, że chciał się od niego uwolnić. To raczej oczywiste, że chcielibyście poznać prawdę. I moim obowiązkiem jest tym, jest wam ją przedstawić. Już myślałem, że pan wyszedł. Czy to... To jedyne nagranie z miejsca zdarzenia, które zostało nagrane przez naukowca, który był akurat w tym miejscu. Mam nadzieję, że to nagranie dotrze w bezpieczne ręce. Ten głos! Mój pracodawca został opętany przez okropny pomysł.
Ten eksperyment nie powinien zostać przeprowadzony. Obawiam się, że to co zrobiliśmy, to co ja zrobiłem, zakończy się niezrównaną katastrofą. Gdybym tego nie zrobił, cały świat mógłby zapłacić cenę. Cały świat? Proszę, słuchajcie uważnie. Cienie, które zostały tutaj zgromadzone, zostały rozproszone z powodu wybuchu. Aby skończyć ten koszmar, musicie je wszystkie wyeliminować. To wszystko moja wina. Wiedziałem, czym to grozi, ale zostałem oślepiony szansą na sukces. Szansa na sukces. I dlatego nie stawiałem żadnego sprzeciwu. To wszystko moja wina. Tato. To był twój... To musiało być... trochę drastyczne. Ojcze, czy to... Nazywał się Eiichiro Takeba. Był głównym naukowcem w tym czasie i bardzo utalentowanym człowiekiem. To my jesteśmy wszystkim winni. To my zmusiliśmy go, aby kontynuował te badania. To grupa Kirijo jest odpowiedzialna za jego śmierć. Nie wierzę! Więc... chcecie mi powiedzieć, że to wszystko przez mojego tatę? Noszna godzina, Tartarus? Ludzie, którzy umarli w tym wypadku. To wszystko jego wina? Yukari? Dlatego chcieliście to wszystko ukrywać. Było wam mnie żal, tak? To przez to? Chyba, to nie tak, ja... Nie chcę waszego współczucia! Cytując klasyka... That escalated quickly. Czy ktoś nie powinien za nią pomóc? Mógłbyś za nią pójść? Pewnie mogę. Dziękuję. Pytanie tylko, czy moja obecność na pewno tam cokolwiek pomoże. To trwało długo. Skoro już do północy dochodzimy. Wierzyłem w niego przez ten cały czas. To dla mnie za wiele. Pamiętasz, o czym rozmawialiśmy, jak byłeś w szpitalu? Że mój ojciec umarł, kiedy byłam mała? Cóż, też nie pamiętam. Rozumiesz już, prawda? Umarł w tym wypadku. Nikt nie zna prawdy, więc były wszelkie rodzaje plotki. Był szefem całego instytutu, więc... jego ludzie byli bardzo nieuprzejmi wobec mnie i mojej mamy. Przy to wszystko musieliśmy się przeprowadzać. Musiało być ciężko. Nie przeczę. Przez ten cały czas wmawiałem sobie, że to nie była jego wina. Naprawdę, bardzo go kocham i wierzyłam ponad wszystko, że to nie mogła być jego wina. Dostałam od niego list na wiosnę.
To było napisane około 10 lat temu. Kompletnie mnie to rozbiło. Był zaadresowany do rodziny, ale właśnie wszystko było o mnie. Przez to wszystko tylko bardziej w niego wierzyłam. Kiedy odkryłam, że miałam specjalną moc, myślałam, że to przeznaczenie. Naprawdę się bałam, ale myślałam, że jeżeli będę współpracować z grupą Kirijo, dowiem się, co dokładnie się stało. Dlatego właśnie zgodziłam się walczyć, używając persony. Chodzi na to, że to wszystko na nic. Ja wiem, czy to wszystko na nic. Próbujesz tylko mnie pocieszać. Czemu to wszystko musi być takie okrutne? Próbowałam z tym wszystkim walczyć, przezwyciężyć swój strach. I tak to się kończy. Może po prostu zazdroszczę Mitsuru Senpai. Czasami tak sobie myślę. Czemu to mój ojciec, a nie jej? Jestem okropna, czy nie? Ech. Nie powiem, że nie jesteś okropna, bo to będzie na zasadzie, no próbujesz mnie tylko pocieszyć, ale to jest też nienaturalna reakcja w takiej sytuacji, że człowiek sobie myśli, że dlaczego ja? Dlaczego nie ktoś obok mnie? Dlaczego nie ktoś inny? I w ogóle. Cóż, przynajmniej ty jesteś panem doskonałym. Naprawdę, nic cię nie jest w stanie ruszyć. I teraz próbujesz mi mówić, jak ja mam się czuć? Myślisz, że cokolwiek o mnie wiesz? Nie wiesz o mnie nic! Spokojnie, nie denerwuj się tak na mnie. Przepraszam. Mam teraz kompletny chaos w głowie. Boję się. Nie wiem, co robić. Jestem taka zagubiona. Powiedz mi, co mam robić? To jest dobre pytanie. Powiedzcie w porze, że mam być na nich walczyć, to jest takie trochę... zupełnie nie na miejscu, no bo mówiłem tu o osobie, która właśnie straciła całą motywację do tego. Jest kompletnie rozbita. I zmuszać się do tego byłoby kompletnym byciem skurwysynem. Ach, tak byśmy chyba nie chcieli, prawda? Wydaje mi się, że potrzebujesz po prostu trochę czasu na przemyślenie. Ha? Naprawdę jesteś wyjątkowy, wiesz? Wiesz, że tak się zachowuję. W końcu ty też straciłeś swoich rodziców. Jestem ze mną trochę lepiej. Jestem tak przyuczona do takich sytuacji. Tak siak, dzięki, że mnie posłuchałeś. Nie zgadnę, senpai prosiła, żebyś mnie przyprowadził, prawda? Nie powiem, że tego nie zrobiło, ale sam też bym poszedł. Ach, jaki jesteś gentleman. Dziękuję. O, aż przytulę cię. Ej! Ej, spokojnie. Nie, tu nic nie działo. Ja nic nie wiem. Jezu! Co wam tyle zajmuje? Wszyscy na was czekają. Teraz już pych! Nocna godzina. Zasadź się do diabła!
Tak, racja. Nie, nic nie stało. Coś mnie ominęło? Nie, nic, nic. Nie ma czy dżumpy. W swoim czasie się dowiesz, opowiemy ci. Długa historia. Nie mam na to czasu, wracajmy. Racja. Ciekawe byśmy nie byli, to masz nagle i tak nastaje. Czemu miałaby nie nastać? No, to jest jedna z tych zabawnych sytuacji, w której widzimy dwa słowa. Ja Junpei mówię jakieś pełne, w miarę skomplikowane zdanie po japońsku. No cóż, w tym momencie zastanawiam się, że to lenistwo tłumaczy, czy kiedy myślałem tak sobie ostatnio. Kiedy już obudzicie w swoim moc personę, pamiętacie wszystko, co dzieje się podczas magicznej godziny? W pewnym sensie można powiedzieć, że dostajemy tą moc za naszą niewinność. W zamian za tą moc nie możemy już odwracać wzroku od rzeczy, których nie chcemy widzieć. Wygląda to, że będę z wami jeszcze przez jakiś czas, czy nie? Jasne? No, skoro to mam z głowy, wracajmy. No, dobra. Czemu ktoś mnie stalkuje? No, moje, ktoś... To się skończy na tym, że ktoś zrobił wspaniałe zdjęcia tego, co się działo jakiś parę minut temu. A potem zostaną rozwieszone po całej szkole. Słyszeliście, co się dzieje między Kotaro i Yukari? No wolałbym, żeby tak się nie stało. I mam cicho nadzieję, że tak się nie stanie. Ach, czy to już pana nowy dzień? Mamy nowy dzień!